kochani, to ja Wojtek Pietraszek. Kolejny sposób alternatywny, jaki można grać na gitarze, to gra pięknym urządzeniem, krętarką bezprzewodową. Tak, nie jestem pierwszy, który to zrobił, tak, owszem, pan Paul Gilbert również używa wkrętarki, troszkę większej. Jednak mimo wszystko zobaczcie, jak to można też wykorzystać, no bo właściwie patrzcie, tutaj jest silniczek. Jak już było w jednym z innych wcześniejszych filmów, grałem automatem do pistoletem do robienia bani, gdzie też jest silniczek. Więc na przykład zobaczcie, jak to brzmi, jak przyłożę do... Więc uwaga, gramy. Męczyłem, że aż padła. W każdym razie widzicie, ciekawy sposób wykorzystania takiego urządzenia. Właściwie tutaj mamy dużo możliwości, ponieważ... O, znowu działa. Jedziemy dalej. W każdym razie, dobra, mamy tutaj sporo możliwości użycia tego. Jak słyszeliście, chociażby same te... Krętarka mi już pada niestety, ale w każdym razie słyszycie, jak zbliżam do przetwornika w różnych miejscach, zaczynają łapać silnik, znaczy dźwięk tego silnika. Gdzieś już tutaj. Więc patrzcie, jakie przetworniki są czułe. Tutaj drugi sposób, to zrobiłem w ten, wiadomo, tu dźwięki z tym, że tutaj miziałem tym przy tym, a druga rzecz to zamontowałem tutaj piórka. No to są akurat piórka o 0,5 mm firmy Planet Waves. Zwykle takie wkrętarki mają system tego takiego szybkiego montowania, prawda? Jak sobie je ściśniemy, nie wiem, czy to będzie widać, one mają po prostu trzy takie szczeliny, w które można piórko wsadzić. Polecam wszystkim serdecznie piórka właśnie takie półmilimetrowe. Im cieńsze, tym lepiej, ponieważ dłużej się utrzymują w tej wkrętarce. Prawda? Chwileczkę pograłem. Jak gruby zamontowałem, to od razu wszystkie się rozwaliły. Poza tym uderzanie w struny było naprawdę trochę takie... No słabe, no po prostu źle to brzmiało. Wiadomo, tacy konserwatywni gracze to powiedzą, że w ogóle wygłupianie się skrętarką nie ma sensu. Aczkolwiek ci, którzy znają Paula Gilberta, to już powiedzą, że to jest zarąbisty sposób na wydobywanie dźwięku, prawda? To, że ja akurat pokazuję jakieś inne rzeczy, to niekoniecznie komuś może przypaść do gustu, ale jak jakiś znany gitarzysta by zaczął grać ekspresem do kawy, to byłoby hello, jak on zarąbiście gra, prawda? W każdym razie, jeśli ktoś ma ochotę, niech sobie też przetestuje. Trzeba zwrócić uwagę właśnie na zamontowanie tych piórek, żeby one w miarę fajnie siedziały. No i tutaj można już alternatywny sposób wydobywania dźwięku łatwo sobie modyfikować i zmieniać, więc... No ale w każdym razie spróbujcie sami to badać. Papatki!